Hej, hej, tutaj Klaudia z kanału Kwietniowa Babeczka, a dzisiaj pokażę Wam moje zdobycze z eBaya i też z AliExpress. Ostatnio sobie nakupiłam rzeczy, szał po prostu zakupowy. Pudełko sobie przestawiłam na bok. Mój najnowszy zakup to ten zestaw od Dimensions. Nie jestem pewna, czy za niego nie przepłaciłam. Zapłaciłam jakieś 5 funtów plus przesyłka za niego. To 25 zł, coś takiego. Mamy tutaj i niteczki, i kanwę plastikową. No i oczywiście schemat. Taki wzorek. Oryginalny. Oprócz tego nie miałam jeszcze zestawu kupionego żadnego z Riolis. Tu już mi się rozwaliło plastik, w którym to przyszło. Jak otworzyłam, tylko to był taki słaby plastik, że wsadziłam to w woreczek. I tu też mam schemacik, niteczki i kanwa. Taki słodki wzorek z jeżykami. Bardzo mi się podoba. Chciałam go nawet zacząć wyszywać od razu, ale stwierdziłam, że nie. Spróbuję z konkursem kawowym się wyrobić. Ale to też będzie bardzo malutki wzorek. Nawet nie pamiętam, 14 tu jest. A i te 14 CT. No więc trochę duża. Ale myślę, że nie ma co robić mniejszej, gęstszej kanwy tutaj, bo obrazek będzie tyci. Więc właśnie wtedy był jeszcze mniejszy. Nie pamiętam, za ile go kupiłam, ale też za grosze. Oprócz tego kupiłam sobie takie dwa wzorki z firmy DMC. Był jeszcze trzeci do kompletu, taki ptaszek, ale no nie udało mi się go wylicytować, ktoś go dorwał. Ja stwierdziłam, że chyba więcej nie chcę licytować, bo już było dosyć drogo. Oba są w tych samych rozmiarach, 20 na 20 cm. I oba zawierają niteczki, schematik, kanwę. Jaka kanwa? 16 CT tu jest. Myślę, że tu będzie to samo. Fajnie, szkoda, że nie udało mi się tego trzeciego jeszcze dorwać, ale to fajny zestaw dwóch ptaszków. I nie wiem, czy będę to haftować. Na pewno nie w najbliższej przyszłości, bo mam inne wzorki, które bym bardziej chciała haftować. A to kupiłam, bo było w dobrej cenie. No. Na eBayu sobie dorwałam na aukcjach. Ostatnio bardzo dużo siedzę na aukcjach właśnie eBayowych i próbuję coś tam dorwać. I oprócz tego udało mi się też dorwać trzy materiały. Tu dwa razy Lugana 25 CT, Antique White, antyczny biały, oraz 20 CT Bellana. Żadnego z tych materiałów jeszcze nie próbowałam, więc jestem ciekawa, co to będzie. Właśnie nie mam żadnego jeszcze nawet pomysłu, co ja z niej zrobię, ale żal było nie skorzystać z okazji. Pokazywałam Wam choineczkę, ale oprócz tego wcześniej dorwałam też oryginalny zestaw z Dimensions z pierniczkiem i domkiem z pierniczka. Bardzo mi się podoba ten wzorek i też myślę, że będzie fajną ozdobą świąteczną. Spróbuję oba te wzorki może wyszyć na te święta. Zobaczymy, jak się uda. Sporo tego, co? O, ten wzorek skradł moje serce. Też już bym od razu go haftowała. Może bym zmieniła jedynie sobie materiał, bo jest 14.
taki piękny chyba paw, prawda? Indiański. Indian Peacock, tak. Przepiękny wzorek. Całość będzie miała 22,8 cm na 38,1 cm. Zobaczcie na te kolorki muli. Przepiękne. Przepiękne. Kanwa taka ciemniejsza właśnie jest do tego. No, bardzo mi się podoba ten wzorek. Ta gałązka też będzie śliczna i trochę przy tym baksiczu, ale no, będzie cudny efekt końcowy. Nie wiem, kiedy ja to wyhaftuję. To już są właśnie chyba zapasy emerytalne. Tak myślę. Mąż zaczął pytać, czemu ja tyle tego kupuję. I że czemu sobie później nie kupię, skoro mam już coś do haftowania. Powiedziałam mu, że dobre deale są. Mogę po okazyjnej cenie coś kupić, więc kupuję. No i że to będzie na emeryturę. A że nie mam gdzie tego wszystkiego trzymać, no to inna rzecz. Ale no to jest przepiękne. Na pewno to będę chciała niedługo wyhaftować. Czy któraś z Was już w ogóle haftowała ten wzorek? Bo nie widziałam go też na żadnej grupie właśnie na Facebooku. No ale też nie siedzę cały czas na Facebooku i nie widziałam, przeoczyłam. Ktoś wstawiał, że skończył taki wzorek. Mi się bardzo podoba. To zdecydowanie są moje klimaty, takie kolory. Lubię żywe kolory na obrazkach. Co widać po kapturku, prawda? Co ja tu jeszcze kupiłam? To zostawię Wam na koniec do pokazania. To też. Dobra. Lecimy z takimi maluszkami. Te to chyba za 99 pensów. Za 5 zł kupiłam wszystkie 3. Tak mi się wydaje. Albo nawet 4? Chyba tak. 5 nawet. Chyba 5 wzorków za funda, czy 2 dorwałam, już nie pamiętam nawet. Nie wiem, czy właśnie to nie jest jakieś gazetki może? Nie jestem pewna. Tu taki wzorek na ul. Tu takie śliczne kwiatuszki. I tutaj rowerek z kwiatami. No przeurocze, słodziutkie te wzorki. Takie malutkie właśnie, że mogłabym w miarę je szybko skończyć. A oprócz tego, tak, wydaje mi się, że to był cały zestaw właśnie kilku tych schematików, zestawów. Tu zestaw z panny. Też jeszcze żadnego nie miałam. Tutaj Mulina Gamma. Bardzo mi się też podoba. Przeuroczy jest ten zestawik. Nie wiem, jak Wam. Mamy tutaj mulinki, zestawik, wszystko. Śliczny. Delikatny. No. Ja to wszystko wsadziłam właśnie do pudełka, żeby Wam najpierw pokazać, a teraz to oglądam i normalnie wszystko bym już haftowała, a nie ma czasu, niestety. Oprócz tego taki zestawik z DMC był w tym zestawie. Ten akurat pójdzie, nie wiem, czy będę go haftować, czy właśnie też dalej sprzedam. Zobaczymy. Na razie go będę trzymać pewnie. I zobaczymy. Wszystko tutaj jest. 16 Aida. No, nie wiem, nie wiem. Baby sampler. Jak Wam się podoba? I tutaj mamy taki wzorek. To niby też jest sampler. Też taki delikatny właśnie, 20×20 cm i Mulina Anchor, której też jeszcze nie używałam, więc to może być też ciekawy wzorek. No, też taki delikatny. Z kapeluszami. No. Też mi się podoba. No to najmniej mi się podoba właśnie tamten sampler, metryczka dziecięca. Bo wolę takie chyba bardziej nowoczesne. I oprócz tego na eBayu dorwałam taką linijkę, w sumie to nawet można powiedzieć, że dwie, nie? Z
do liczenia gęstości kanwy. Widziałam coś takiego u Joasi z kanału Joanna na opak i się zastanawiałam, co to jest, że nie wiedziałam, że takie coś w ogóle istnieje. No i poszukałam i znalazłam coś tańszego właśnie na eBayu, bo patrzyłam na różne tego typu produkty i kosztowały dość sporo. A to mi się też udało dorwać na aukcji trochę taniej. No i tu macie różne gęstości i można sobie dzięki takiej linijce właśnie rozrysowywać fajnie kratki na materiale. Tu mam też 16, 18, 20, 25, 26, 30. No. Myślę, że to mi się przyda. I nawet właśnie jak, nie wiem, kupię jakiś materiał, nie jestem pewna co do gęstości kanwy, to fajnie sobie przyłożę tylko teraz tą linijkę i tyle. Nie będę musiała ręcznie liczyć, nie? Więc takie coś sobie wzięłam. To chyba wszystko było z eBaya właśnie. A teraz Wam pokażę, co jeszcze sobie kupiłam. Takich pierdółek, które mogło się przydać mi coś. Kupiłam sobie na aplikacji Temu, coś takie jak AliExpress, materiały. Są takie sobie. Są chyba, no to są na pewno sztuczne materiały, nie wiem czy to jest poliester, coś takiego. Więc no taki sobie, ale może do jakichś wykończeń czy coś mi się przyda. Zobaczymy. Tu jest dużo różnych kolorków. Takich może poduszeczek, albo takich rzeczy, nie wiem. Albo po prostu do jakichś innych ręcznych robótek mi się to przyda. Za grosze kupiłam. I oprócz tego kupiłam sobie zestaw Diamond Painting. I tu chyba nie będzie zbytnio widać, co tu przedstawia ten obrazek. Jakaś kobitka, kolorowa bardzo. Bardzo żywe kolory. Chyba około 20, tak 20 kolorków. No zobaczymy, co to będzie. Jakaś firma, której jeszcze nie wyklejałam. Mam nadzieję, że kolorki będą takie żywe, jak pokazywało zdjęcie. Ale też nie wiem, kiedy to wykleję, nie mam czasu. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to też z aplikacji Temu. To właśnie sobie na wypróbowanie chciałam zobaczyć, co to, jak to działa, czy to jest dosłownie to samo co AliExpress i trochę chyba szybciej mi przyszły paczki. Jako, że to była pierwsza moja wysyłka, to chyba też za darmo miałam totalnie to. Pewnie normalnie też jest za darmo, ale no nie jestem pewna. To jest zestaw do... nie wiem jak to nazwać nawet. To się po prostu wypycha filcem. Chciałam zobaczyć, co to jest za technika. To ma być taki obrazeczek. I w środku, to nie było właśnie wsadzone w tamborek, ja sobie to wsadziłam, ale nic poza tym nie robiłam. I to się tak wpycha właśnie, ten filc. Pokażę Wam, jak to wygląda. Nie wiem, czy już któraś z Was próbowała takich rzeczy. Ja nie. Więc jestem ciekawa, jak to działa. Tu są takie druciki. Jest ich kilka, chyba cztery. One są też różnych rozmiarów i dostałam je właśnie w takim styropianie. Jest instrukcja obsługi, jak to po kolei wszystko robić. I o tak ten filc wygląda. No nawet nie pamiętam, jak się ta technika dokładnie nazywa w tej chwili. Nagrywam na szybko. No, ciekawe, czy tego wszystkiego wystarczy. To jest też coś, co chcę spróbować w niedalekiej przyszłości. Więc widzicie, dużo zestawów, dużo rzeczy, które bym chciała porobić. Tylko doba za krótka, ale nie ucieknie mi to. Taką przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrobić. I to chyba tyle na dziś. No, dajcie znać, co Wam się z moich zakupów najbardziej podoba. Mi chyba najbardziej ten puff. Wrócę sobie jeszcze Wam raz, pokażę go, jaki on jest piękny. No i ten samplerek też, no taki sobie, ale może bym go wyszyła, może wcale właśnie nie będzie aż taki trudny i szybko by mi się go wyszyło, no nie wiem. Te słodziutkie są, a tu jest ten puff, przepiękny.
No cudo. No i te z Dimensions, dwa malutkie, są też przepiękne. No i jeżyki, no widzicie, ja po prostu wszystko bym już teraz haftowała. Wszystko. Ciężko, ciężko. Piękne są, nie? Ale Paw wymiata. Paw będzie miał moje pierwsze miejsce. A jestem ciekawa, napiszcie mi w komentarzach, co Wam się najbardziej spodobało z tych zestawów. I czy Wy kupujecie na eBayu albo na OLX-ie takie właśnie zestawy od kogoś używane? W sumie no nie są używane, ktoś ich nie, w ogóle nie używał. Ale czy właśnie daje Wam się wytropić jakieś okazje, czy po prostu kupujecie nówki, nie śmiganki? Czy w ogóle w Polsce to jest popularne, żeby jakieś aukcje właśnie robić? Nie wiem, czy na Allegro są takie rzeczy. No i myślę, że to tyle na dziś. Chyba mi się kończy bateria w telefonie. Więc kończmy. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście mój kolejny film i za wszystkie komentarze, subskrypcje. Nawet nie wiecie, jaką mi to radość sprawia czytanie tych wszystkich komentarzy i nagrywanie dla Was. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!